Siemanko klockowe świry, z tej strony pan Szczupak, a to jest mój klockowy vlogasek. Dziś zajmiemy się tematyką przeróżniastych strojów Batmana z Lego. Tak więc jeszcze tylko łyczek kawusi. I zaczynajmy. Na przestrzeni wielu lat, tak jak istnieje LEGO DC Comics Super Heroes i wcześniej bardzo ciekawe LEGO Batman, pojawiło się naprawdę wiele kostiumów Batmana. Od tradycyjnego żółto-czarnego kostiumu, który możemy najbardziej kojarzyć z The LEGO Batman Movie, poprzez nieco bardziej jaśniejszy, taki szary, lecz również mroczny, znany na przykład z filmów Christophera Nolana lub z gier Arkham Knight, poprzez różne przeróżniaste wręcz jetpacki w różnych kolorach, aż po te naprawdę przedziwne i jakże zabawne kostiumy Batmana, znane najbardziej z The LEGO Batman Movie. Jak już jesteśmy przy LEGO Batman Movie, to wiecie, za co uwielbiam ten film? Za Batjaskinie. Te niesamowite przedziały, ten ogromny rozmiar, przede wszystkim podajnik na stroje, bo w nim tak mnóstwo niesamowitych, jednocześnie zwariowanych, jakże też i ciekawych strojów Batmana, że po prostu... Ach, to było po prostu piękne, tego nic nie przebije. Tak więc cieszę się bardzo, że na przykład dzięki minifigurkom kolekcjonerskim pierwszej i drugiej serii mogliśmy zgarnąć na przykład właśnie Batmana Jaskiniowca, Batmana Syrenę, która jest również bardzo ciekawą figurką, jak też na przykład i Batmana Wróżkę. A w specjalnej książeczce z LEGO Batman Movie mogliśmy nawet znaleźć i Batmana ze Szkocji. Tak więc jest tego naprawdę sporo, ponadto zostały wydane takie minifigurki jak ekskluzywy z San Diego Comic Con, ale też i na przykład specjalne edycje filmów jak Justice League vs. Bizarro League, gdzie mieliśmy Batzarro, lub na przykład książeczki z wydawnictwa Amit lub DK za granicą, gdzie były takie minifigurki jak Batman Pirat lub nadchodzący Batman, który będzie członkiem Żółtej Latarni. I bardzo chciałbym te figurki. Mam nadzieję, że jak na przykład wydali tą nową Wonder Woman, to tak właśnie wydadzą również i tą minifigurkę z DC Comics Super Heroes z tym niesamowitym Batmanem. Tak więc muszę wam przyznać, że LEGO to świetny partner z Batmanem, ponieważ możemy dostać taką ogromną, niesamowitą, jakże też ciekawą i śmieszną przeróżność, jeżeli chodzi o właśnie stroje Batmana, że to jest po prostu genialne, bo po co nam kolejny ten sam Batman, LEGO Batman mówi zestawy, skoro możemy dostać bardziej opancerzonego Batmana, nieco bardziej takiego zwariowanego, lub też właśnie w nieco innym wydaniu, więc miejmy nadzieję, że LEGO będzie się na tym uczyć i że będzie wydawać coraz więcej nowych i ciekawych strojów Batmana, bo przede wszystkim tak też jest przy różnych grach, filmach lub komiksach. Więc to było na tyle, dziękuję wam bardzo, że wysłuchaliście mojego krótkiego wywodu. Chciałem to po prostu zrobić i zwrócić uwagę na to, jak ciekawe rzeczy robi LEGO, jakie to są fajne takie smaczki dla fanów. Oczywiście ja rozumiem, że nie każdy lubi, jak na przykład Batman zostaje syreną lub wróżką, ale to jest LEGO, to ma rozwijać właśnie wyobraźnię i moim zdaniem robi to świetnie. Tak więc napiszcie, który strój Batmana jest waszym ulubionym. Będę czytał wszystkie i jak ktoś napisze, jaki jest jego strój, to dostanie serducho, bo będę się cieszył. Tak więc dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się, na razie.